Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem przybliżyć Państwu zmiany dotyczące RDTL, czyli ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Jak moja przedmówczyni mówiła, wszystko w oparciu o ustawę o funduszu medycznym. Ta ustawa także bezpośrednio wpływa nam na realizację RDTL-u w praktyce. To, co najważniejsze, proszę Państwa, dla świadczeniodawców, to brak konieczności składania jakichkolwiek wniosków o refundację RDTL-u do Ministerstwa Zdrowia. Te zgody będą wydawane na poziomie świadczeniodawcy, finansowane dalej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast to, co ważne i co się zmienia, proszę Państwa, to możliwość realizacji RDTL-u wyłącznie w wybranych typach szpitali sieciowych, czyli szpitali trzeciego stopnia, sieci zabezpieczenia w szpitalach onkologicznych, pulmonologicznych, pediatrycznych i szpitali z sieci ogólnopolskiej. To, co ciekawe, rzeczywiście, proszę zobaczyć, zarówno szpitale nie posiadające umowy sieciowej, jak również szpitale na pierwszym i drugim stopniu zabezpieczenia nie będą mogły realizować RDTL-u. Wartość środków, która będzie przypisana każdemu świadczeniodawcy, ma wynosić 3% wartości umów na refundację leków w programach lekowych i chemioterapii. Jednym słowem, w zależności od posiadanych przez Państwa kontraktów na programy lekowe i chemioterapię, 3% wartości refundacji substancji czynnych, w tych łączny na wartość 3% tych środków będzie z przeznaczeniem na RDTL. No i niestety, biorąc pod uwagę zapisy, które no jednak mówią o jednoznacznej wartości tego RDTL-u, należy przypuszczać, proszę Państwa, że ten zakres będzie limitowany. Ten zakres niestety najprawdopodobniej nie będzie także aktualizowany w trakcie roku. Wyliczenie następuje jednorazowo, natomiast no tutaj na pewno nie mamy pełnej wiedzy. Zobaczymy, proszę Państwa, co przyniosą kolejne dni i w jaki sposób rzeczywiście w praktyce Narodowy Fundusz Zdrowia odniesie się do tego tematu. Proszę pamiętać, że my dzisiaj funkcjonujemy na poziomie wyłącznie ustawy o funduszu medycznym. Nie mamy żadnych aktów wykonawczych, żadnych rozporządzeń, żadnych komunikatów ze strony płatnika, a tak naprawdę oczekuje się, że już od dzisiaj zaczniemy funkcjonować w nowej rzeczywistości prawnej. To, co jest kluczowe z punktu widzenia, można powiedzieć, włączenia pacjenta do RDTL-u, to są, proszę Państwa, te przesłanki ustawowe, które jednoznacznie mówią o tym, że świadczenie musi być niezbędne do ratowania życia lub zdrowia, ale to, co kluczowe, proszę Państwa, zostały już wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania w danym wskazaniu, w danym rozpoznaniu, w którym leczymy naszego pacjenta, wszystkie dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych. Tak zupełnie po ludzku, jeżeli RDTL jest dostępny dla pacjenta wyłącznie, kiedy wszystkie, można powiedzieć, terapie w danym stopniu zaawansowania, w danej linii leczenia, w której pacjent jest, a są dostępne, bo refundowane, proszę Państwa, ze środków publicznych zostały wyczerpane.
Czyli tutaj, proszę Państwa, odchodzi nam przesłanka, w której wybieramy, czy wnioskowaliśmy o RDTL, o terapię, która będzie bardziej skuteczna, która będzie lepsza dla pacjenta. Dzisiaj, proszę Państwa, zapis jest jednoznaczny. Technologia ma być jedyną dostępną dla danego pacjenta. Kluczowe dla wydania i decyzji, można powiedzieć, i do realizacji tego RDTL-u jest, proszę Państwa, opinia konsultanta wojewódzkiego lub krajowego w danej dziedzinie. Ten konsultant musi ocenić zasadność zastosowania tego produktu oraz spełnienie tych przesłanek ustawowych. W przypadku konsultantów trzeba będzie oczywiście wypracować, proszę Państwa, zasady współpracy między ośrodkiem a konsultantem wojewódzkim czy konsultantem krajowym. Oczywiście wymianę korespondencji w tym zakresie. Będziemy zobowiązani merytorycznie przekazać wszystkie dokumenty, które są niezbędne do wydania tejże opinii, która, proszę Państwa, dla nas będzie kluczowa. Na chwilę obecną nie mamy żadnych przepisów praktycznych w tym zakresie. Ustawa nie narzuca trybu, zasad współpracy, druku, wzoru. To wszystko, proszę Państwa, absolutnie jest do wypracowania bezpośrednio pomiędzy placówką a konsultantem. W związku z tym, że wniosków już nie będzie, minister zdrowia nie będzie wydawał i oceniał tych wniosków, także Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zostaje wyłączona z całego procesu. Agencja, pamiętają Państwo, była zobowiązana do zaopiniowania pierwszego wniosku na daną terapię, jeżeli pojawił się takowy w Polsce. Przed wydaniem decyzji minister kierował taki wniosek do agencji. Dzisiaj, proszę Państwa, wszystko pozostaje na poziomie świadczeniodawcy. Agencja nie opiniuje absolutnie nam takich wniosków. Lek, który może być sfinansowany w RDTL-u, to jest oczywiście lek dopuszczony do obrotu lub pozostający w obrocie oraz dostępny na rynku. Żadne inne terapie niestety nie mogą być objęte RDTL-em. Technicznie, tak jak było do tej pory, podania maksymalnie na 3 miesiące lub 3 cykle leczenia, standardowe postępowanie w leczeniu, gdzie zalecana jest ocena po 3 cyklach terapii. Ocena oczywiście skuteczności leczenia. Co ciekawe, proszę Państwa, kontynuacja RDTL-u, czyli podawania leku w ramach ratunkowego dostępu jest oczywiście możliwa. No i w zasadzie ustawa mówi wyłącznie o potwierdzeniu przez lekarza, który prowadzi tą terapię, potwierdzenia skuteczności leczenia. Czyli proszę zobaczyć, tak naprawdę kluczowa w całym procesie będzie dokumentacja medyczna, której absolutnie, bezwzględnie musimy odnotowywać skuteczność terapii. Proszę pamiętać, że w dotychczasowym trybie wszystkie decyzje czy wszystkie wnioski także na kontynuację opiniował konsultant. W tym momencie takiego obowiązku nie ma, natomiast ja oczywiście nie wykluczam takiej możliwości, pozostawiam to oczywiście w gestii świadczeniodawcy. To Państwa decyzja, czy rzeczywiście ocena, obiektywna ocena skuteczności leczenia powinna być dokonywana przez konsultanta. Ja myślę, że to wszystko też trzeba będzie wypracować czysto praktycznie.
to, co to o tym mówiłem, proszę Państwa, ale należy to absolutnie podkreślić, w związku z tym, że ustawa nie narzuca żadnych wzorów czy żadnych trybów, żadnych tak naprawdę standardów postępowania w ramach tego RDTL-u. Wszystko, proszę Państwa, należy samodzielnie, wewnętrznie opisać i zastosować w placówce. Wyobrażam sobie to w ten sposób, że każda placówka określi swój wewnętrzny regulamin, w którym opiszą Państwo, w jaki sposób, na jakich drukach, w zakresie jakiej informacji medycznej podejmowane będą decyzje o skierowaniu zapytania do konsultanta wojewódzkiego bądź krajowego o tak naprawdę zgodę na podanie RDTL-u. No, tutaj oczywiście, jak powiedziałem, wszystko w Państwa gestii pod rozwagę poddaję ocenę konsyliarną, czyli powołanie swego rodzaju zespołu wewnętrznego w ramach placówki, który będzie zajmował się potwierdzaniem zasadności, można powiedzieć, kwalifikacji pacjenta do RDTL-u, jak również późniejszej skuteczności. Jak powiedziałem, to jest wszystko w gestii szpitala, natomiast wydaje mi się, że dla nas kluczowe dzisiaj z punktu widzenia zarówno finansów placówki, ale to, co najważniejsze, odpowiedzialności prawnej i finansowej w stosunku do pacjenta, to jest zobiektywizowanie, proszę Państwa, tego procesu decyzyjnego. Ten proces musi być transparentny, ten proces musi być dlatego moim skromnym zdaniem opisany jednoznacznie i tak naprawdę za każdym razem zgodnie z tą procedurą realizowany. No bo niestety, proszę Państwa, odejście od zgód lub braku zgody wydawanej przez Ministerstwo Zdrowia powoduje, że to niestety, ale placówka będzie stroną, wobec której pacjent może rościć w zakresie na przykład nieotrzymania leku czy też negatywnego rozpatrzenia możliwości zastosowania terapii. Dlatego tak bardzo, bardzo zwracam Państwa uwagę na zobiektywizowanie i opisanie tego procesu wewnątrz placówki. Co ciekawe, w ustawie pojawia się, proszę Państwa, obowiązek złożenia wniosku o refundację przez podmiot odpowiedzialny w momencie, kiedy w danym roku, w danym wskazaniu lek finansowany w RDTL-u przekracza 5% budżetu, czyli wydatków, można powiedzieć, na RDTL w ramach tego funduszu. W dawnym trybie również mieliśmy odpowiedzialność podmiotu, który musiał złożyć wniosek refundacyjny. Tutaj proszę zobaczyć, powiązano to z wielkością wydatków na dany lek w całym kraju. To, co ciekawe, proszę Państwa, nie złożenie wniosku albo otrzymanie negatywnej rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie właśnie oceny wniosku refundacyjnego, niestety, proszę Państwa, te przesłanki uniemożliwiają nam stosowanie, może nie tyle stosowanie, co finansowanie, dalsze finansowanie leku w ramach RDTL-u. Tutaj proszę zobaczyć na olbrzymie niebezpieczeństwo, ponieważ no niestety, proszę Państwa, ale będziemy musieli stanąć w tym przypadku przed wyborem kontynuacji leczenia bez finansowania, ewentualnie przerwanie terapii w przypadku wystąpienia tych przesłanek. To wszystko, proszę zobaczyć, znowu pozostaje w gestii placówki. Wiemy na pewno, że brak złożonego wniosku bądź też negatywna rekomendacja
agencji w zakresie stosowania tego leku niestety uniemożliwia finansowanie w ramach RDTL-u. Zakładam, że tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia będzie weryfikował to i rzeczywiście odmawiał nam zapłaty, no ale z drugiej strony, proszę Państwa, mamy odpowiedzialność wobec pacjenta za jego stan zdrowia i stosowane leczenie. Co dalej, proszę Państwa? Koszt leku jest pokrywany w wartości faktury, czyli tak jak do tej pory, to się, proszę Państwa, nic nie zmienia. Oczywiście tak jak obecnie musimy tą fakturę potwierdzającą wartość zakupu przekazać do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednakże ustawa posiada swego rodzaju zastrzeżenie, że koszt leku nie może być wyższy niż cena hurtowa brutto wraz z instrumentem dzielenia ryzyka. Oznacza to ni mniej, ni więcej, jeżeli lek będzie objęty instrumentem dzielenia ryzyka jako lek refundowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach ustawy refundacyjnej, to niestety cena także w zakresie RDTL-u musi uwzględniać tenże instrument dzielenia ryzyka. Jak wiemy, bardzo często jest to po prostu niższa cena bądź też korekta ceny po podaniu. Co ciekawe, proszę Państwa, ustawa wchodzi dzisiaj, 26 listopada, natomiast ustawa zakłada pierwsze zasilenie, można powiedzieć, budżetu Funduszu Medycznego dotacją z budżetu państwa dopiero w 2021. Ustawa co prawda zakłada budżet na poziomie 2 milionów złotych na ten rok, natomiast proszę Państwa, na chwilę obecną tych pieniędzy nie ma. Z nieoficjalnych informacji wynika, że trwają prace właśnie nad zmianą ustawy budżetowej, aby te 2 miliony złotych oczywiście na wszystkie zakresy, na wszystkie zadania postawione przed Funduszem Medycznym na 2020 rok, żeby rzeczywiście te środki się pojawiły. Jak w praktyce, proszę Państwa, będzie wyglądać rozliczenie RDTL-u, tego nie wiemy. Dzisiaj absolutnie nie mamy w tym zakresie żadnych potwierdzonych informacji. Jedyne, co wydaje się sensowne, to jest, proszę Państwa, można powiedzieć, powielenie dotychczasowych rozwiązań. Jeżeli RDTL jest świadczeniem finansowanym odrębnie, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, jest wpisany do zarządzenia i to, co najważniejsze, proszę Państwa, już dzisiaj mamy wydzielone zakresy RDTL hospitalizacja, to moim zdaniem nie będzie tutaj żadnej rewolucji. W ramach tych zakresów, proszę Państwa, dalej będziemy mieć finansowane RDTL-e z tą różnicą niestety, że do tej pory ten RDTL mógł być rozliczany w innych zakresach, patrz w pakiecie onkologicznym czy poza pakietem, natomiast od 26 listopada wszystkie podania leków w ramach RDTL-u będą rozliczane w tym odrębnym, dedykowanym zakresie. To samo, proszę Państwa, z produktami. Mamy produkty, funkcjonują, moim skromnym zdaniem nadal tak pozostanie. Jedyne, co trzeba będzie oczywiście zmienić informacje w kolumnie uwagi, bo zmienia nam się, proszę Państwa, podstawa prawna i zasady wydawania. Dalej będziemy przekazywać fakturę. No i RDTL, proszę Państwa, jak pamiętają Państwo, dostępny zarówno w zakresie ambulatoryjnym, jak i finansowym. W zakresie ambulatoryjnym, jak i szpitalnym. Tak wygląda, proszę Państwa, można powiedzieć, struktura kontraktów na oddziale onkologicznym, czyli ten RDTL, proszę Państwa, będzie wyodrębnioną kwotą, wyodrębnionym zakresem
pytanie, czy rzeczywiście zostanie wyodrębniony także jako, można powiedzieć, podzakresy w ramach pakietu onkologicznego, czy też wszystko zostanie w tym jednym zakresie. Dzisiaj, proszę Państwa, tego nie wiemy. To, co wiemy, na pewno to jest absolutna zmiana w podejściu i niestety przerzucenie pełnej odpowiedzialności na świadczeniodawców. Nie wiemy wielu rzeczy, nie wiemy, nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, nie wiemy, co z placówkami pierwszego, drugiego stopnia, które rozpoczęły już leczenie i posiadają ważne zgody. Na te pytania jeszcze nie mamy odpowiedzi. Jako Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych pozwoliliśmy sobie zapytać o to ministra zdrowia. Czekamy, proszę Państwa, na praktyczne wytyczne w tym zakresie. Ja serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.